Projekt pod nazwą Tworzenie i odnowienie zdegradowanej zieleni przy Potoku Jabłonieckim wraz z kompleksem Parku Miejskiego w Limanowej oraz budowa infrastruktury do jej udostępnienia współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, oś priorytetowa 2 Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt zrealizowany został w latach 2018-2021 przy dofinansowaniu w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych, to jest 5 444 023 zł i 5 groszy, które miasto Limanowa jako beneficjent projektu otrzymało za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizacja projektu miała na celu zwiększenie powierzchni terenów zielonych w Limanowej dzięki utworzeniu parku o powierzchni około 8 hektarów poprzez wycinkę chorych, niewartościowych drzew z równoczesną pielęgnacją grup zieleni i drzew wartościowych wraz z nasadzeniem nowej, zróżnicowanej roślinności, urządzeniem trawników oraz zabezpieczeniem istniejących siedlisk roślin i zwierząt. Przez zagospodarowanie różnorodnymi formami roślinności poprawiona została jakość środowiska miejskiego oraz zwiększyła się powierzchnia terenów zielonych w mieście i miejsc edukacyjno-wypoczynkowych, z których mogą korzystać mieszkańcy i turyści jako doskonała forma spędzania wolnego czasu całych rodzin. W tym celu odnowiona została zdegradowana zieleń wzdłuż Potoku Jabłonieckiego oraz wykorzystane naturalne walory istniejącego krajobrazu wzbogacone o nową, atrakcyjną zieleń z podziałem na strefy zmysłów, a także infrastrukturę do jej udostępnienia. Ideą projektu jest ukształtowanie niespotykanej przestrzeni, która poprzez swoją inspirującą scenerię i program będzie atrakcyjna dla mieszkańców, którzy będą mogli każdego dnia korzystać z jej niepowtarzalnej wartości. Celem bezpośrednim projektu jest stworzenie zielonej przestrzeni w mieście Limanowa z układem komunikacyjnym, z interesującymi rozwiązaniami projektowymi, atrakcyjnymi elementami małej architektury, ale przede wszystkim odnową istniejącej zieleni i zróżnicowanymi nasadzeniami. Projekt otworzył nowe zielone tereny dla miasta, które przed realizacją projektu przez stopień zdegradowania były całkowicie niedostępne dla mieszkańców i turystów. Realizacja projektu poprawiła jakość przestrzeni, zachęcając mieszkańców i turystów do odpoczynku w bliskości z naturą i korzystania z parku. Stworzenie takiej przestrzeni miało przede wszystkim poprawić wizerunek miasta jako obszaru atrakcyjnego i przyjaznego dla człowieka oraz wykorzystać istniejące walory krajobrazowe terenu i połączyć dwie części miasta zielonym korytarzem
z różnorodnymi funkcjami edukacyjno-poznawczymi. Stworzona została swobodna komunikacja zurbanizowanego terenu z naturalnym korytarzem wzdłuż Potoku Jabłonieckiego. Poprzez nadanie obszarowi objętemu projektem nowych, innowacyjnych i ciekawych funkcji, a także wprowadzenie atrakcyjnych i nowoczesnych założeń z pewnością przyczyni się do wzbogacenia przestrzeni krajobrazowej w tej okolicy i przyczyni się do zwiększenia grupy odbiorców. W parku powstawały nowe alejki, oświetlenie wyposażone w odnawialne źródła energii, mała architektura w postaci ławek i koszy na śmieci. Nad Potokiem Jabłonieckim powstawało rozlewisko z umocnieniem brzegowym, nad którym przejść można drewnianą ścieżką na palach. Wzdłuż potoku, oprócz nowej roślinności, powstały tarasowe zejścia do potoku, polany piknikowe, altana edukacyjna z grillem, dwie altany sensoryczne, a także lawendowe tarasy. Potok Jabłoniecki można przekroczyć nową kładką pieszą. Odnowienie zieleni zdegradowanej oraz uzupełnienie o nowe, atrakcyjne, różnorodne formy zieleni i infrastruktury do jej udostępniania stanie się doskonałą promocją miasta przyciągającą zdecydowanie większą liczbę użytkowników oraz podniesie wartość tego terenu i obszarów przylegających. Inwestycja w dużej mierze wykorzystuje naturalne ukształtowanie terenu i korzysta już z istniejących walorów krajobrazowych, a nawet podkreśla je i akcentuje. Wtapia się w otoczenie, a przyjęte nowe funkcje, obiekty wyposażenia i elementy małej architektury harmonijnie dopasowują się do kompozycji układu oraz zieleni. Odnowienie zieleni zdegradowanej oraz uzupełnienie o nowe, atrakcyjne, różnorodne formy zieleni i infrastruktury do jej udostępniania stanie się doskonałą promocją miasta, przyciągającą zdecydowanie większą liczbę użytkowników oraz podniesie wartość tego terenu i obszarów przylegających. Inwestycja w dużej mierze wykorzystuje naturalne ukształtowanie terenu i korzysta już z istniejących walorów krajobrazowych, a nawet podkreśla je i akcentuje. Wtapia się w otoczenie, a przyjęte nowe funkcje, obiekty, wyposażenie i elementy małej architektury harmonijnie dopasowują się do kompozycji układu oraz zieleni.